Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Adam Gomoła, rzecznik prasowy Partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Z dobrą wiadomością dla tych, którzy chcieliby się na przykład na ferie wybrać pociągiem. Będziecie naciskali, jak rozumiem, na rząd, na spółkę PKP, żeby coś zrobiła z wysokimi cenami biletów. Na czym ma ten nacisk polegać? Znaczy, ten nacisk już trwa od dłuższego czasu i trzeba powiedzieć, że on przyniósł skutek, bo premier jeszcze w końcu stycznia zapowiedział, że ceny biletów zostaną obniżone. PKP we wtorek ogłosiło, że te zmiany biletów zostaną wprowadzone od 1 marca. Czyli tak się składa, że akurat po okresie feryjnym, kiedy to zainteresowanie przejazdami kolejowymi jest dużo większe, prawdopodobnie wielu też z nas chciałoby się wybrać trochę niższym kosztem niż jest to obecnie. Takiej PKP możliwości nie daje. Co więcej, reklamuje tą swoją obniżkę jako obniżkę, co jest faktem. Natomiast nie informując o tym, że tak naprawdę jest to powrót do starych cen, które były przed 11 stycznia. I to od 1 marca, jak słyszymy, czyli już po feriach. Tak, tak się akurat składa. 11 stycznia weszła podwyżka. Ona będzie obowiązywała do 1 marca. Idealnie tak, jak się skończą ferie w Polsce. Więc no, zwróciliśmy na to uwagę, że to jest reklamowane jako obniżka. Co więcej, no, ewidentnie widać, że PKP próbuje robić ludzi w bambuko. I wykorzystujemy tutaj te środki prawne, które mamy, a konkretnie to prawo, które w Polsce dzięki Unii Europejskiej obowiązuje, czyli dyrektywa Omnibus, która obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa, również PKP Intercity, do tego, że kiedy informuje o obniżkach, to musi również podać najniższą cenę w ciągu ostatnich 90 dni, czego PKP, jak to dzisiaj na konferencji prasowej naszej pod dworcem głównym mówiliśmy, nie zrobiło. No to jest to prawo, które przypomnijmy naszym słuchaczom, między innymi dotyczy promocji w marketach, w sklepach, ale tutaj chyba po raz pierwszy państwo chcą ją zastosować do walki z dużą firmą działającą na zasadach rynkowych. Czy partia Polska 2050 jest partią rynkową, prorynkową? Jak najbardziej. Znaczy, jesteśmy zwolennikami takiej społecznej gospodarki rynkowej. Ale wolności gospodarczej również i decydowania przez przedsiębiorców właściwie praktycznie o wszystkich zasadach ich działania? Znaczy, na pewno w dużej mierze większej niż to robi obecnie Prawo i Sprawiedliwość. My tak oczywiście postulujemy jak największą wolność gospodarczą. Też nasz postulat, jak na przykład jednolita danina, która ma uprościć te podatki, których obecnie niektórzy przedsiębiorcy dokonują 24 różnych opłat podatku. My chcemy to uprościć do 2. Mamy na to konkretny pomysł, pokazaliśmy go pod koniec 2021 roku na naszym kongresie gospodarczym. Mamy tych postulatów dla gospodarki, dla przedsiębiorców bardzo dużo. Zresztą teraz ruszyliśmy w Polskę z cyklem pod tytułem Dobra Gospodarka, gdzie nasi posłowie, eksperci, tacy jak Paulina Henik-Kloska, jak profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, Mirosław Suchoń, również poseł, który zajmuje się sprawami gospodarczymi, jeżdżą, rozmawiają z przedsiębiorcami w regionach przede wszystkim, tak? No bo to w regionie takie problemy najbardziej widać. Opowiadają o tym, jaka jest nasza wizja na gospodarkę. Ale wie pan, dlaczego ja pytam o tą waszą rynkowość? Dlatego, no, że przecież firma PKP czy PKP Intercity jest właśnie firmą działającą, spółką działającą na zasadach rynkowych. Czy to nie jest trochę ingerencja w zasady działania, właśnie zasady rynkowe działania, jeżeli się wywiera nacisk zewnętrzny na to, żeby firma obniżała ceny biletów? Nie, wręcz przeciwnie. Znaczy, chcemy, żeby takie same zasady, jakie funkcjonują na rynku, obowiązywały wszystkich, również przedsiębiorstwa państwowe. Stąd nasza interwencja w tej sprawie. Zresztą trzeba... Ale to nie jest przedsiębiorstwo tak stuprocentowo państwowe, bo to jest spółka. Jest spółka, ale jednak z większościowym pakietem Skarbu Państwa. Co więcej, my podkreślamy to, że transport kolejowy to nie jest tylko rzecz, która powinna podlegać prawom rynku, ale jednak jest żywotny interes państwa i obywateli w tym, żeby oferować tani, szybki, wygodny transport kolejowy. No, to powinniście mieć sojuszników właściwie po wszystkich stronach sporu politycznego, bo odnoszę wrażenie, że wszystkie partie w Polsce co do tego się zgadzają. No, powinniśmy, chyba nie wychodzi trochę, powinniśmy mieć, a prawda jest taka, że te połączenia są coraz droższe, często się wydłużają, nie ma tych inwestycji na kolej tyle, ile powinno być. Co więcej, podkreślmy na przykład, że w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, jaka jest jego największa część? 30 ponad miliardów, największa część Krajowego Planu Odbudowy i tej pożyczki, i tej dotacji bezzwrotnej, to jest właśnie zielony transport.
to tych kwoty, tych ponad 30, prawie 35 miliardów złotych wciąż nie mamy. Tutaj sojuszników, jak widać, nie mamy wszędzie, tak? Prawo i Sprawiedliwość usilnie od 2 lat robi wszystko, żebyśmy tych pieniędzy nie dostali. Ale już podobno dostaniemy, bo przecież było głosowanie nad 2 kluczowymi kamieniami milowymi, czyli z jednej strony ustawa o Sądzie Najwyższym, z drugiej strony tak zwana ustawa wiatrakowa. Obie przeszły przez Sejm. No ta pierwsza jest na trochę dalszym stopniu zaawansowania, no bo już tylko czeka na podpis prezydenta. Druga przeszła przez Sejm, teraz Senat i zobaczymy, co będzie dalej. No a jak pana partia w tej sprawie się zapatrywała i głosowała? To znaczy, ja cieszę się z optymizmu pana redaktora co do sprawy, że... Ja tylko przytaczam wypowiedzi jasne, rządu. Jasne, jasne. Ja tutaj z tego, co też słyszę rozmowy i też na przykład jak Szymon Hołownia wraz z Michałem Kobosko byli 2 tygodnie temu w Brukseli, rozmawiali z urzędnikami najwyższymi unijnymi i nie było takiej informacji, że ten kształt ustawy, w której ona jest obecnie, że ona spełnia kamienie milowe. Więc ja nie byłbym tego taki pewien, czy ta ustawa, która została teraz przyjęta przez Sejm, zobaczymy jeszcze, co zrobi z nią prezydent, czy ona zagwarantuje nam przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy i transfer wreszcie tych pieniędzy. Ale tutaj wyłamaliście się trochę z tego szeregu opozycyjnych partii głosując. Znaczy tak, no nasze stanowisko jest takie, że nie możemy dać się szantażować panu prezesowi Kaczyńskiemu, który mówi nam, że musimy wybierać między praworządnością a Krajowym Planem Odbudowy i przyjęciem środków unijnych. Możemy mieć i to, i to. Możemy mieć i praworządność, i ustawę o Sądzie Najwyższym, która jest zgodna z konstytucją, a ta, jak wiele autorytetów prawnych podkreśla, nie tylko w naszym ruchu, mówi, że nie jest ona zgodna. Więc nie mogliśmy zaakceptować tej ustawy w takim kształcie, stąd nasz sprzeciw. Dobrze, ale Bogusław Hrabota w Rzeczpospolitej zatytułował swój komentarz tak. Hołownia i kalkulowana zdrada partnerów. Była w tym kalkulacja? Znaczy to jest już taka publicystyka, absolutnie nie jest tutaj nic zdradą, no my wręcz przeciwnie, my jesteśmy wierni swoim ideałom. Jak chodzimy na protesty z koszulkami Konstytucja, no to nie dla PiS-u i dla marketingu, tylko my traktujemy to poważnie. I wsłuchaliśmy się w głosy tych wszystkich organizacji, które nawoływały do tego, żeby się tej ustawie sprzeciwić. Zrobiliśmy to jako jedyni. Szkoda, bo mam wrażenie, że gdyby opozycja była bardziej stanowcza jako całość w tej kwestii, udałoby się wyegzekwować na Prawie Sprawiedliwości lepszą ustawę sądowniczą, która naprawdę by te środki Krajowego Planu Odbudowy nam gwarantowało, a jednocześnie byłaby zgodna z konstytucją i z takim państwem prawa, tak? A co się dzieje w ogóle z państwa partią? Onet dzisiejszy. Hołownia zostanie z niczym, w Sejmie huczy od plotek. Z informacji Onetu wynika, że koło poselskie mogą opuścić kolejne osoby. Znaczy, czytałem ten artykuł, nie wiem skąd redaktor Dziubka ma te informacje, próbowałem się doszukiwać jakiejś wypowiedzi, chociaż kogoś z naszego ruchu nie ma takich zawartych, z tego co wiem też nie próbował kontaktować się z żadnym z polityków Polskiej 2050. To dobrze. Portal Polityczna Polska, Hołownia się rozpada, odchodzi posłanka, partia Hołowni się rozpada, Stefczyk Info. Znaczy, możemy poszukać dalej. Ja powiem panu, że przez te 2 lata, 3 lata, jak nasz rok już funkcjonuje, tych tekstów o tym, że Polska się kończy, że Hołownia to już kolejny Kukiz, Petru, myśmy tych zaklęć słyszeli jak nie dziesiątki, to setki, albo może nawet i tysiące. Jesteśmy... Czyli pogłoski są o śmierci Hołowni 2050 są przedwczesne, jak w słynnym cytacie. Tak jak dotychczas było, różne osoby próbują zaklinać rzeczywistość. Prawda jest taka, że przez te 3 lata zbudowaliśmy ogromny ruch. Działa z nami kilkadziesiąt tysięcy osób na różnym szczeblu i z podniesioną głową i bardzo dużym optymizmem idziemy po te wybory, żeby zrobić tą robotę, która naszym zdaniem jest najważniejsza od dekad. Ręka w rękę z PSL-em? Znaczy, tak jak pan redaktor wie i państwo pewnie też, zaczęliśmy współpracę programową, ogłosiliśmy to we wtorek. Dzisiaj w Olsztynie na wspólnej konferencji Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawią nasze zespoły programowe po 5 osób, które są i ekspertami, i politykami, i działaczami regionalnymi, które będą opracowywać te takie 3 pierwsze punkty na pierwsze 100 dni i 3 punkty na kadencję, które chcemy jako
taka no, potencjalna koalicja wyborcza, zrealizować. Czyli lista spraw do załatwienia, jak to było określone. Jedna lista spraw do załatwienia, tak, żeby odbić się od tego mitu jednej listy, o której wszyscy lubią mówić, ona wzbudza wielkie emocje, ale nic jeszcze z tego nie wyszło. Prawda jest taka, że tym ruchem, który wykonaliśmy we wtorek, zrobiliśmy najwięcej do tego takiego cudzysłowowego zjednoczenia opozycji, niż ktokolwiek wcześniej. Ale wie pan co, ja sobie przypominam, że przed poprzednimi wyborami taką współpracę zawiązywał Paweł Kukiz i jego ruch właśnie z PSL-em. Później niespecjalnie był zadowolony i to jest eufemizm. A tego się nie obawiacie? Wie pan co, no, ciężko powiedzieć, co przyjdzie przyszłość, tak? Na pewno mariaż z Pawłem Kukizem był błędem Polskiego Stronnictwa Ludowego i to nie jest tylko moja opinia, ale też działaczy, tym samych liderów PSL-u. Ja myślę, że też lokalni nasi działacze nie są zadowoleni, znaczy nie nasi działacze, tylko działacze PSL-u nie są zadowoleni z tego, że ich jedynym posłem z ich listy to jest Paweł Kukiz i obecnie nie mają swojego reprezentanta. Więc jest to błąd, jakaś nauczka, którą mam nadzieję Polskie Stronnictwo Ludowe wyciągnęło. Ale na tamtej współpracy to stracił raczej Kukiz chyba niż PSL. No nie wiem, bo wprowadził swoich posłów, prawdopodobnie nie zrobiłby to bez tej koalicji, którą... Ale spraw nie załatwił. Z tej listy, którą on też sporządza. No tak, tam miał te swoje, jakieś tam tych sędziów pokoju, tak, i inne takie dziwne które figury. Teraz realizuje w koalicji takiej nieformalnej z PiS-em. No nie wiem, czy, bo mówi o tym już, że tych sędziów pokoju chce wprowadzić, że to jest jego warunek sine qua non do tego, żeby głosować z Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość widzę, że wciąż tego nie robi. To jest sprawa Pawła Kukiza i tego trzeba powiedzieć, dość skromnego grona, które jeszcze z nim zostało. To jest historia. No, przed nami jest jesień, przed nami jest październik. Tak, no dlatego jesteśmy Polską 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Gomoła, rzecznik prasowy partii Polska 2050, Szymona Hołowni. Na Opolszczyźnie. Na Opolszczyźnie. Dziękuję bardzo. Cała rozmowa na radio.opole.pl.